witam serdecznie. Dzisiaj gotuję młodą kapustę. Młodą? W maju? Gotuję? Nie. Dzisiaj gotuję kapustę. I tu wszyscy już wyłączyli. A tu już mam kręcić? W maju gotujemy młodą kapustę. Kojarzy mi się to z majówkami, jak i z pierwszymi komuniami, gdzie właśnie serwuje się młodą kapustę. Potrzebne składniki tutaj wszystkie mamy. I oczywiście tak jak ja twierdzę, to się robi samo. Właściwie szybciutko będzie samo się gotować. Młoda kapusta się gotuje bardzo krótko. Już tu gotuję osoloną wodę, tak około litra. Niedużo, niedużo wody. I pierwszą wodę odlewam. Tak jakoś gdzieś ktoś mnie, chyba mama mnie tak nauczyła, że właśnie pierwszą wodę odlewamy, żeby nie było takiej goryczy, która ma tą kapustę. To jest główka. Jedną posiekałam. Ona, taki garczek wystarczy, bo ona się po prostu zmniejszy. Ta ilość tej kapusty. Pierwszy robi takie wrażenie, że ona nam się nie zmieści, ale moment. O, jest spokojnie. Na chwilkę zaczekam, jak nam się zagotuje i w tym czasie powiem jeszcze, co tutaj do tego będę dokładać. Dwa pomidory. No, nie każdy gotuje młodą kapustę z pomidorami. Ja akurat uwielbiam. Cebulkę. Trochę mam zielonej, trochę żółtej, białej, takie cebulki posiekałam. Oczywiście dużo kopru. Cały pęczek siekałam. U mnie już wychodzi w ogródku, no jeszcze nie na tyle, żebym mogła go zrywać. Ale już widziałam, że już jest fajnie ciepło jest. I do tego kminek oczywiście. No ja rzadko używam do zagęszczania mąki, ale przy kapuście tutaj użyję. Ale pokażę Wam, jak ja to robię. Nie robię typowej zasmażki. O, tak. Teraz to odcedzę. I teraz ja tu mam już przygotowany wrzątek. Podleję sobie właśnie kapustę. Niewiele wody, bo ona już będzie sama sobie gęsta. Jeszcze dołożymy pomidory. Teraz będę kroić, a jeszcze może troszkę. Niech nam się to zagotuje. I teraz wkroję do tego przygotowane wcześniej, sparzyłam i obrałam sobie pomidory. Tutaj rozśmieszają nas tutaj postronne osoby moje. Kochane. Gdzieś tam chodzą mi tutaj i próbują nas wyprowadzić z równowagi. Teraz, o, to za duży mam ogień. Ogień, ja mi palim. Dodamy do tego cebulę. Widzicie, ja to właściwie robię od razu, bo ta kapusta, tak jak mówię, ona jest miękka i szybko nam się, żeby nam się nie rozgotowała, więc nie gotujemy jej długo. Aha, a z przypraw, co ja tutaj będę dodawać? Oczywiście ocet jabłkowy, cukier i wegetel. Trochę soli, ale to za chwilkę. I teraz myślę, że tak 5 minut podduszymy to. Tak jak mówię, chwilę już gotowałam i teraz będę doprawiać. Dołożę tak łyżkę octu. Słuchajcie, można też wcisnąć cytrynę. Nie ma problemu, ale tu ocet jabłkowy jest zdrowy, tak jak już mnie tutaj niektórzy uczyli. Zresztą sama wiem też. I teraz dołożymy cukru. I tutaj myślę, że to już będziecie sami sobie, jak to lubi, czy bardziej słodką, czy bardziej słoną, kwaśną, to już jest rzecz gustu, tylko właśnie tak jak mówię, te przyprawy, oczywiście teraz dodajemy już kminku, aha, wiem sobie, ja daję dość dużo i dam teraz tutaj połowę przygotowanego kopru, później pod sam koniec dam jeszcze, bo on troszkę tak, żeby był taki, o, ja, ła, jak pachnie. Koper, kminek, to po prostu jest dobra. I teraz jeszcze może z 2 minutki, a w tym czasie tu mam przygotowane łyżkę oleju. Do tego dołożę mąki. Dam na razie ile? Pół łyżki. Tak jeszcze mogę dołożyć. I ja robię taką, to nie jest zasmażka, tylko taką po prostu podczepię to troszkę, żeby to zagęścić. Można zrobić typową zasmażkę, jeżeli ktoś lubi. O, przecież tak tutaj na łyżkę oleju, łyżka
mąki. Za chwilę to pod koniec dodam, pogotuję jeszcze 3 minutki, żeby mąka straciła surowość i kapusta właściwie będzie gotowa. I co? Samo się robi? Samo. Szybko? Bardzo szybko. Także już mamy dodatek do obiadu, a potem można, ja też lubię, wkroić sobie na przykład do takiej kapusty, jak mi zostanie, kiełbaskę taką suchą, schudziutką i lubię taką kapustę z kiełbasą. Teraz dodaję wcześniej przygotowany olej. Ja użyłam rzepakowy z łyżką mąki. Tutaj dołożyłam jeszcze pół łyżki cukru i jedną łyżkę octu, bo ja lubię taką bardziej właśnie słodkawą, kwaśną. Mówię, to już jest rzecz gustu i przyprawy, ilość przypraw to już myślę, że tutaj jest dowolna, ale wiecie jakie używam. O, już kapusta, tu by niewiele było wody, więc wystarczająco jest ta niecała łyżka. I teraz dołożymy jeszcze świeżego kopru. Zobaczcie, i teraz będzie. O, teraz 3 minutki nastawiam sobie. Tak jak powiedziałam, żeby mąka straciła surowość. I mamy gotowe do obiadu samą. Ja uwielbiam samą będę jadła, zaraz będę jadła na obiad. Kapusta gotowa. Słuchajcie, ona jest zawsze tak jak, znaczy większość rzeczy z kapusty biega się. Najlepsze jest, jutro będzie jeszcze lepsze, bo to się wszystko przegryzie. Teraz gotowałam, dopiero już próbuję. Na pierwsze super smaki, kwaśno, słodki, kminek, czuć koperek świeży, ale myślę, że jutro jeszcze będzie lepszy. To danie jest super do drugiego dania, do kotleta. No idealne, do młodych ziemniaków. A koperek tutaj jeszcze zdążyłam znaleźć, jakieś mi tutaj małe. Wszystko skroiłam, piórka z mojego ogródka do dekoracji. Podobało Wam się? To subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.